utwory klasyków i kompozytorów współczesnych, prawykonania oraz klasyka, multimedia wprowadzające jeszcze głębiej świat muzyki. To wszystko złoży się na 7 Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Przed nami 7 Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego. Jaki będzie ich przebieg w tym roku i jakie hasło nam towarzyszy? Tegoroczne hasło to regeneracje. Po generacje będą pojawiać się nie tylko na scenie jako generacje różnych kompozytorów, ale również chcemy dotrzeć z tą muzyką do różnych generacji współczesnych odbiorców, zarówno do młodego pokolenia, jak i do seniorów, ale to też generacja jako stylistyki różnych kompozytorów, bo muzyka jest tą jedyną sztuką, która w jednym czasie, w jednym momencie, w jednym miejscu może zaprezentować różne stylistyki, które jednocześnie ideowo są bardzo zbieżne. Ale jeszcze idąc dalej, regeneracje to też regenerowanie siebie, bo muzyka nas ma wzbogacać, ma nam dawać radość, ma nam dawać też refleksję. W związku z tym odczytujemy to na wiele sposobów. Oczywiście dni Henryka Mikołaja Góreckiego to przede wszystkim koncerty, ale te koncerty bardzo często są opatrzone multimediami, no i co dla nas bardzo istotne, to też premiery światowe. Obok kompozytorów tych takich najbardziej nam znanych klasyków wiedeńskich jak Mozart czy Beethoven, czy wcześniej jeszcze Jan Sebastian Bach, no pojawią się generacje też młodszego pokolenia, również współcześnie żyjących kompozytorów. Stąd mamy premiery takich znaczących nazwisk jak Jerzy Kornowicz, Alek Nowak, Jarosław Mamczarski. W związku z tym te generacje współczesnych kompozytorów, dawnych kompozytorów będą wspólnie wybrzmiewać w sali koncertowej Filharmonii Śląskiej. Nie tylko w sali koncertowej, warto wspomnieć o koncercie otwarcia. Tak, mamy takie wspaniałe preludium, to dwa koncerty w kościołach, w Katowicach i w Sosnowcu. Muzyka, która dostosowana jest oczywiście do miejsca sakralnego, ale również do dnia, bo to 11 listopada, w związku z tym Dzień Niepodległości, no i oczywiście nie może zabraknąć w tym dniu polskiej muzyki. Doroczny cykl koncertów poświęcony jest związanemu z Katowicami Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu i jest organizowany na przełomie listopada i grudnia, kiedy przypadają rocznice jego urodzin oraz śmierci.